Poznać nas na sali. Poszliśmy za nią, jak tylko zeszła ze sceny. Byliśmy z młodym na schodach, kiedy strzeliła. Daj fajkę. Pozwoliłeś jej na to? Nigdy nie uwierzę, że dałeś się podejść tej smarkuli. Obejrzałem klamkę. Trzeba zrobić balistykę, ale na moje oko z tej broni zastrzelono Zajdlera, Woźnickiego i Zawierskiego. Mam zrobić wewnętrzne postępowanie? Chcesz mieć kłopoty? Lubię kłopoty. Tu nie rób ze mnie idioty. Z innych, nie ze mnie. Andrzej Gajewski. Chciałbym rozmawiać z siostrą Agatą Jerzewską. Nie ma dzisiaj dyżuru? Nie, nic się nie stało. Nie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Wiesz coś, czego ja nie wiem? Rękawiczki.
Wyczyścili go. Ja bym go stąd zabrał. Jak? To kwestia czasu i ludzi. Którym musisz zaufać. A co pan proponuje? Niech on zawiadomi policję. Nie powiem, żeby mi się to podobało. Oni są starzy jak ja, niedługo umrą. To niedobrze umierać w grzechu. Nie obraź się, młody. To, co zrobiłeś, było efektowne, ale niezbyt skuteczne. Mam tego pulpeta i wie, co z nim zrobić. Ma alibi Złomianek, dlatego jest taki spokojny. Przecież to jest tak szyty na hamarzasz oczy Bożą. I co z tego? Prokurator dał Sanki 3 miesiące, ale jak mu nie postawią pół zarzutu, to blada dupa. Nie ma nic do stracenia. Na koronnego się nie kwalifikuje. Trzeba mu podważyć alibi. Jak? Jeżeli zastrzelił Jerzego albo go wystawił, to ma za plecami miasto. Zapomnij, że go gdzieś ktoś widział. A tego znajomego Złomianek nie można jakoś przycisnąć, postraszyć? Zużyty. Miał kiedyś warsztat, dziuple w Łomiankach. Układy się zmieniły, poczuł się niepewnie. Chciał współpracować, ale koledzy z samochodówki spartolili i do współpracy nie doszło. A facet się spalił, połamali mu nogi. Teraz jest czysty, nie ma dziupli. Jeździ na wózku. Nie ma wyjścia. Musi być lojalny. A mogę skupnąć jeszcze tę dupę ze sklepu. Nie mieszaj do tego. Badaj, słucham? Nie ma go. Dobrze, znajdę go i wpadniemy tam. Niech niczego nie ruszają do naszego przyjazdu. Muszę znaleźć Andrzeja. Jakiś dziadek strzelił samobuję. Odchodzę. Nie zadasz żadnego pytania? Nie jesteś ciekaw, gdzie spędziłam ostatnią noc? Z kim? Aż ty cholerny mutancie! Zostań. Za późno. Może kolejna z rzędu kobieta nauczy cię okazywać uczucia. Mnie to się nie udało. Puść, boli. Odbierz. Ten jakiś kolejny trup nie może doczekać się spotkania z komisarzem Gajewskim. Kto to jest? Nie jest ideałem. Ale przynajmniej potrafi okazać, że zależy mu na mnie. Kot niech zostanie z tobą. Pasujecie do siebie.
Gajewski, Wydział Zabójstw. Kto tak rozjeździł? No jak to kto? My. Radiowóz, karetka. Niech Józia weźmie tę panienkę ze sklepu. Może ona coś tam podrzuci. Wolałbym jej do tego nie mieszać. Chcesz zamknąć zabójcę kolegi, czy chronić dupę, którą przeleciałeś dwa razy? Raz. Co raz? Raz ją przeleciałem. Gajewski, Wydział Zabójstw. Sawczuk. Wygląda na samobójstwo, ale żadnych dokumentów, żadnego listu. Dlaczego samobójstwo? Stała na szafce obok tapczanu. No to silny środek nasenny. Jeśli wziął całe opakowanie, to efekt może być taki, jaki mamy. Tak widocznych obrażeń zewnętrznych, naturalne ułożenie ciała. Komisarz Bannaś pracuje ze mną. Ładne buty. Kto go znalazł? Jan Bisztyga. Lat 68, jest tutaj stróżem. Do tego syfu trzeba pilnować? Co to za interes? Ośrodek wypoczynkowy spółdzielni Jutrzenka. Znasz go? Widziałeś go wcześniej? Kiedy przyszedł? Pewno w nocy. Byłem pijany. Z kim piłeś? Z kumplem. A ten kumpel? Jan Bisztyga. Lat 68. Zawsze z nim piję. Dobry kumpel. To on mu skroił portfel? Nawet go nie dotknął. To pijak, ale nie złodziej. Zadzwoń do doktor Zajfert, niech zaraz zrobi sekcję. Masz rację, chyba po prostu gryzie mnie sumienie. Myślałem, że już go nie masz. Dopilnuj, żeby dobrze zabezpieczyli wszystkie ślady i podziękuj za współpracę. Przejrzyj zgłoszenia o zaginionych, nasze kartoteki i tak dalej. A, niech na miejscu wezmą jego odciski palców. Może był karany. Myślisz, że to cieć go obrobił? Wziąłby kasę, nawet kartę, ale nie ruszałby portfela. Zwłaszcza, jeśli miał zamiar nas powiadomić. Samobójcy zostawiają jakieś listy? Zwykle tak. Ale ten bardzo starannie zatarł wszystkie ślady swojej tożsamości. Dziwne miejsce sobie wybrał. Spółdzielnia Jutrzenka. Myślałem, że takie twory już nie istnieją. Też tak myślałem. Przy okazji sprawdź ten ośrodek. Ładny jestem, wiem. Ludzie z czystej przyjemności gapią się na mnie. Ale może zdjąłbyś mi tą biżuterię? Nie podoba ci się? Nie jestem pedałem. Jeszcze cię nie scwelili pod celą? Wszystko przed tobą. Ty uważaj, do kogo mówisz. Dobrze wiem, do kogo mówię. To jest sprzeczne z prawem. Co? Scwelenie pod celą? Nie możesz mnie przesłuchiwać w biżuterii. Ty mi mówisz, co jest sprzeczne z prawem? Ktoś wam to musi powiedzieć, bo wy nie macie o tym bladego pojęcia. Ale za to świetnie znacie się na rachunkach. O co ci chodzi? Nikt nie liczy na mieście lepiej niż pies. Ile bierzesz? No, bo Jurek to solidnie doił. Rzuć jakąś stawkę, żebym wiedział, z kim gadam. Nie przeginaj pulpet. To wy przeginacie. Łoicie kapuchę od porządnych ludzi, a gówno robicie. To jest w porządku według ciebie? Klient, jeżeli płaci, to ma prawo wymagać, nie? A twój świętej pamięci koleś skubał kasę od wszystkich na mieście, a gówno robię. To nie jest w porządku, stary. A wiesz, dlaczego teraz gryzie glebę? By jakiś klient się zdenerwował. Jaki? A skąd mam wiedzieć, jaki? Jakiś. Zapłacił za usługę i nic nie dostał. Każdy by się zdenerwował w takiej sytuacji. No to ile bierzesz? O ile chcesz, żebym wreszcie stąd wyszedł, e? Zajebie cię. Zapracowałeś na to w pocie czoła. Zajebać, co możesz własnego konia! Gówno mi zrobisz, piesku! Ani się obejrzysz, a ja stąd wyjdę, bo jestem niewinny. Czego pani słucha?
Adagietta z piątej Malera. Raport z sekcji zwłok Adrianny Kuświel, Magdy Lipiec. Pozwolił jej pan, prawda? Wiek około 70 lat, 174 cm wzrostu, waga 81. Liczne skrzywienia kręgosłupa, uzębienie pełne, w tym 60% to zęby własne, pozostałe sztuczne, wysokiej klasy. Albo korzystał z bardzo drogiego dentysty, albo zrobił je za granicą. Raczej to drugie, bo część zębów wstawiono dość dawno, kiedy jeszcze u nas nie było protetyki na takim poziomie. Tatuaż na prawym ramieniu. Żadnych widocznych zmian chorobowych, które nie byłyby typowe dla jego wieku. Przyczyna zgonu? Zatrzymanie pracy serca. Słucham. Nie ma żadnych wewnętrznych ani zewnętrznych obrażeń, które można by uznać za przyczynę zgonu. Na tym etapie to wszystko, co mogę stwierdzić. Zarzucałą fiolkę silnych środków nasennych. W jego żołądku nie ma śladu po żadnych tabletkach. Dzień dobry, pani doktor. Witam, komisarzu. Wiemy, kim jest? Nic. Nie ma go w kartotekach ani wśród zaginionych. Przeszukałem jego ubranie, puste kieszenie, żadnego klucza, monety, urwanego guzika, tylko to wciśnięte na samo dno małej kieszonki w marynarce na piersiach. Wygląda jak paragon ze sklepu. No ale nie nasz. Język chyba skandynawski. Mogę zobaczyć? Na 23 euro. Proszę spojrzeć. Tu na górze nazwa sklepu. Flying Dick. Niżej ulica z numerem, a potem miasto. Orchus. To północna Dania. Była pani tam? Mój syn w ubiegłym roku szwendał się z plecakiem po Danii. Przysłał mi kartkę z Orchus. Dańczyk przyjeżdża do Polski, żeby strzelić samobuja? To nie jest samobójstwo, młody. Przynajmniej nic na to nie wskazuje. A co w takim razie? Zatrzymanie pracy serca. No, a może to Polak? Emigrant. Przyjechał po latach do kraju. Pojechał do tego domku, bo kiedyś tam coś przeżył. Coś bardzo ważnego. Wspomnienia, wzruszenia. No i pigawka nie wytrzymała. Prawdopodobne. Tak? Dlaczego pozbył się dokumentów? I postawił na szafce pustą fiolkę po tabletkach, których nie zażył. Co, umierał na serce i pozorował własne samobójstwo? Jest jeszcze coś. Wypłukana dolna część przewodu pokarmowego. Znalazłam też śladowe ilości detergentów w okolicach odbytu. Co to może oznaczać? Że przed śmiercią ktoś mu zrobił lewatywę. Pojedziesz do tego ośrodka i przewieziesz Bisztygę na przesłuchanie, a temu tutaj trzeba zrobić jakąś zgrabną fotkę. Dzwoniłam na komendę, ale tam go nie ma. Jego komórka też nie odbiera, więc pomyślałam, że może jest w domu. Wyjeżdżasz gdzieś? Odchodzę od niego. Jak to odchodzisz? Normalnie, ludzie odchodzą od siebie. Nie mogę dłużej żyć z twoim ojcem, z nim się nie da żyć. Trzeba mieć końskie zdrowie, a ja go nie mam. Nie możesz tego zrobić. Mogę, właśnie to robię. Go załamie. Wiesz, co go załamie? Jeżeli przez 2 tygodnie nie znajdzie kolejnego trupa, to go załamie. Gdzie jest teraz? Skąd ja mogę wiedzieć? Nigdy nie wiedziałam, gdzie jest i co robi. Nie mogę domknąć walizki. Jeszcze coś? Nie, to wszystko.
Hi, Morten Anfeld, sekretarz ambasady. Andrzej Gajewski, Wydział Zabójstw. O co chodzi? Mamy trupa. Rozumiem. To smutne. Bardzo smutne. Proszę. Nie wiemy, kim jest, tylko to miał przy sobie. Urbis. Dlatego proszę o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. W kopercie są też odciski jego linii papilarnych. Czy został zamordowany? Wstępne badania wskazują, że to śmierć z powodów naturalnych, ale okoliczności tej śmierci są co najmniej dziwne. To są moje numery telefonów. Proszę zadzwonić, jak coś ustalicie. Dziękuję za współpracę. Panie komisarzu, proszę. Tydzień temu daliśmy do policji informację, że tu Faszarów zaginęła obywatelka duńska. Dana Petru? Ja jestem z Wydziału Zabójstw. Zajmuję się trupami. Ale my mamy problem z wami. Telefonujemy i nic nie wiecie. Mam wrażenie, panu, że nie wiecie, że daliśmy do was taką informację. To nie jest współpraca. Tydzień temu? Tak, tydzień temu. Dana Petru, 36 lat, żyje... Co się stało? Bardzo dziwnie. Ona też żyje w Aarhus. Może nic. Aarhus jest dużym miastem. Kto zgłosił jej zaginięcie? Jej partner. Telefonował do niej w każdy dzień i trzy dni. Jej mobile handy przestał. Nie wiemy, w jakim hotelu był. Ale dla policji to bardzo proste mieć informacje o hotelu. A wy nic nie zrobiliście. A po co tu przyjechała? Nie wiemy. Jej partner nie wie. Powiedziała, leci do Warszawy, bo ma ważne spotkanie. To wszystko. Proszę mi dać numer swojego telefonu. Śmierdzi. Ja początkowo myślałem, że spił się jak Bela. Dopiero po chwili się połapałem, że nie oddycha. Ile potem stwierdziłem brak tętna. Wyjdźmy stąd, bo zaraz pożygam od tego smrodu. Zaprosiłeś ekipę? Smrodę. To były Ubek. W jego domu wisi dyplom uznania z okazji 20-lecia pracy w szeregach służby bezpieczeństwa. Był w stopniu sierżanta. Zabezpiecz wszystkie ślady. Odciski palców na butelkach i tak dalej. Staraj się niczego nie przegapić. Butelki. Oddaj do analizy. A i zabierz je do pałki. Też do laboratorium. Niech zrobi analizę śliny. Myślisz, że ktoś mu pomógł? A co? Sam otruł własne psy? Gajewski. Tak? Powtórz adres. Tak, dziękuję ci. Znaleźli hotel, w którym się zatrzymała. To jednak może być zwykły przypadek. Ale wolę to sprawdzić. I tak muszę czekać, aż go Duńczycy zidentyfikują. Jeżeli w ogóle go zidentyfikują. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? To ja poproszę panią dyrektor, proszę usiąść. Dzień dobry. Barbara Talska, w czym mogę pomóc? Andrzej Gajewski. Może do mojego gabinetu przejdziemy? Nie trzeba, to jest bardzo przyjemnie. No to proszę usiąść. Mam zgasić? Nie, nie przeszkadzam. Sama czasami zapalam. Gościem pani hotelu jest pani Nana Petru, obywatelka Danii. Pani Nana Petru była gościem naszego hotelu, ale opuściła go bez płacenia rachunku. Ktoś to widział? Dorota, możesz tu do nas podejść? Tak.
O ile dobrze pamiętam, to w tym dniu, kiedy pani Petru, pamiętasz, ta młoda Dunka, wyjechała nie płacąc, to ty miałaś dyżur? Tak. Proszę usiąść. Widziała ją pani, kiedy wychodziła z hotelu? Tak, to było zaraz po 10:00. Pani potrafi pamiętać twarze wszystkich gości hotelowych? No, to jest mały hotel, mamy zaledwie 20 pokoi. I raczej tani, cudzoziemcy to rzadkość. Oprócz niej było jeszcze małżeństwo z Rosji, jeden pan z Węgier. To była bardzo ładna kobieta, w ogóle nie wyglądała na Dunkę. Czy wychodząc z hotelu miała ze sobą bagaż? Oczywiście, że nie miała, zauważyłabym od razu. Klucza dostawiała w recepcji? Raczej tak. Myślę, że na pewno. Proszę, raczej czy na pewno? Na pewno, bo chwilę ze mną rozmawiała. Zauważyłabym, gdyby nie zostawiła. Nasze klucze są duże i goście zawsze je zostawiają. Poczekaj, sprzątaczka przecież zeznała, że w jej pokoju nie było bagażu. Dopiero następnego dnia, pani dyrektor. Tego dnia Ada sprzątała o 12:00 i nic nie mówiła. Dopiero następnego dnia, kiedy pani Petru nie wróciła na noc, Ada przyszła do Litki i powiedziała, że bagażu nie ma w pokoju. Może masz rację. Dziękuję pani. Dziękuję. Chyba rzeczywiście tak było. To jest trudne, włamać się do pokoju, wynieść bagaż. Nie wiem. Nigdy się nam to nie zdarzyło. Ale ta Dunka nie wyglądała na zamożną. Dlaczego ktoś miałby ukraść jej bagaż? Sam chciałbym to wiedzieć. Dziękuję pani. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Czy pamięta pani, o czym rozmawiała z Naną Petru? Kiedy? Kiedy oddawała klucz. Nie pamiętam, przepraszam. Nic się nie stało. Zaraz, chwileczkę. Tego dnia, kiedy wyszła, ktoś do mnie zadzwonił. Zapisałam wiadomość, proszę bardzo. Doktor Jacek Rasiak. To jest numer telefonu. O co chodzi? Nadkomisarz Andrzej Gajewski. Możemy chwilę porozmawiać? Jasne, oczywiście. Co się stało? Syn sąsiada kogoś pobił, czy podpalili komuś samochód pod blokiem? Tak często to się zdarza. A przecież widzi pan, gdzie ja mieszkam. Proszę. Mamy gościa. Ale wie pan, jakoś się przyzwyczaiłem i nawet fajnie mi się tu z nimi żyje. Przepraszam za ten burdel, ale nie spodziewałem się gości. Może pan sobie gdzieś przycupnie, dobrze? Czy zna pan obywatelkę duńską Nannę Petru? A co się stało? Może pan odpowiedzieć na moje pytanie? Nie znam jej osobiście. Rozmawiałem z nią tylko przez telefon. Kim jest Nanna Petru? Już nie mam żadnego pojęcia. Rozmawiałem z nią tylko ten jeden raz. Nawet nie wiedziałem, że jest Dunką. Dzwonił pan do niej do hotelu? To prawda. Ale to ona najpierw do mnie zadzwoniła. Powiedziała, że jest w Polsce i chce się ze mną spotkać. Byłem chory, miałem gorączkę, więc powiedziałem, że bardzo chętnie, ale w innym terminie. Zostawiła numer do hotelu. To wszystko. Może mi pan powiedzieć, co się stało? Najpierw ja, potem pan, dobrze? O co chciała się z panem spotkać? Powiedziała, że ma coś, co może mnie zainteresować. A co może pana zainteresować? Jestem historykiem, zajmuję się historią najnowszą. A skąd miała pana numer telefonu? Nie wiem, ale to nie jest problem. Od wielu lat publikuję w całej Europie. Wiele redakcji ma moje namiary i mają prawo je udostępniać. Dla historyka każdy kontakt jest ważny. Może mi pan wreszcie powiedzieć, co się stało? Tydzień temu wyszła z hotelu, do tej pory nie wróciła. Podejrzewamy zaginięcie. Pan się nie domyśla, w jakim celu chciała się z panem spotkać. Nie wiem. Nie wiem, może miała jakieś dokumenty, materiały historyczne. Może przeczytała któryś z moich artykułów i uważała, że to, co mam, może mnie zainteresować. W jakim języku rozmawialiście? Po angielsku.
Ale wtrącała polskie słowa, niekiedy nawet całe zwroty. Mogła być Polką. Jej polszczyzna sprawiła wrażenie nabytej. To nie był jej pierwszy język. Po angielsku mówiła bardzo swobodnie. Jeżeli panu przyjdzie jakiś pomysł, proszę zadzwonić. Gdzie młody? Nie mam pojęcia. Dzwoniła twoja córka. Kilka razy. Wiem. Do mnie też dzwoni. Ale na razie nie odbieram. Coś się stało? Nic. Ale są dni, kiedy nie masz ochoty rozmawiać nawet z własną córką. Jak Pulpet. Przez półtorej godziny obrażał mnie i całą warszawską policję, aż puściły mi nerwy. Zlutowałeś go? Nie. Na szczęście nie. Albo jego alibi jest mocne i ktoś za nim stoi, albo on jednak tego nie zrobił. Weź tę małą ze sklepu. Młody prosił, żeby jej nie ruszać. Młody ma jeszcze resztki przyzwoitości, ale tu już nie, więc bądź głuchy na takie prośby. Postrasz ją tak, żeby w majtki narobiła. Daliśmy ciało, Andrzej. Młody niepotrzebnie zrobił mu puszkę. Moim zdaniem to on nie miał innego wyjścia. Gajewski. Tak, już jadę. Jak młody wróci, niech dzwoni do mnie. Cześć. Cześć. Co ty tu robisz? Cześć. Liczyłam na to, że cię tu spotkam. Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Widocznie taki mam dzień. Przepraszam cię za to. Śpieszę się. Odeszła od ciebie. Wiem o tym. I co? Chcesz, żebyśmy teraz o tym rozmawiali? Dlaczego rozwalasz kolejny związek w swoim życiu? Ja? Ja rozwalam? Ja mam panienkę na mieście? Cześć. Cześć. Wiesz, że ma faceta? Wiem. Nawet go widziałam. Możemy pójść gdzieś w jakieś miejsce? Nie, nie możemy. Nie mam czasu. Jestem w pracy. Zawsze jesteś w pracy. Dlatego od ciebie odeszła. Julka, zlituj się. Po prostu dałam mu dupy. To wszystko. Jesteś wulgarny. Nie poznaję cię. Może najwyższy czas, żebyś poznała prawdziwe oblicze własnego ojca. Gdzie byłeś? W laboratorium i prosektorium. Zebraliśmy tam trochę petów i tym podobnych śmieci. Odwiozłem wszystko do laboratorium. Na jutro będzie analiza. A bisztyga? Ilość alkoholu we krwi dwukrotnie przewyższyła śmiertelną dawkę. Co, czyli mutant albo już nie żyła, jednak pił dalej? No, coś w tym stylu. Żeby było śmieszniej, na butelkach nie ma żadnych odcisków. Żadnych. Aha, i sprawdziłem ośrodek wypoczynkowy spółdzielni pracy Jutrzenka. Mamy ich na liście płac. Tato, porozmawiaj ze mną. O czym? O swoim życiu. To nudny temat. Mów dalej. Ta spółdzielnia to lipa. To był ośrodek dla niższych rangą funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Odpoczywali tam zegarmistrzowie, taksówkarze, ale głównie portierzy i recepcjoniści warszawskich hoteli. Bisztyga był portierem hotelu Polonia. Jak tak będziesz dalej postępował, zostaniesz sam, jak pies. Widocznie psy tak mają. Spodobał się jej. Widocznie jest przystojniejszy ode mnie, to akurat nie sztuka. Dała mu czego chciała, teraz szuka wyższego uzasadnienia, to wszystko. I niepotrzebnie się w to angażujesz. Zadzwonię później. Przepraszam, zdaje się, że niepotrzebnie się wciąłem. Nie, to chyba ja niepotrzebnie tu przyszłam. Co robisz wieczorem? Nie mam aż tak odległych planów. Twój stary trzyma mnie zwykle pod gwizdkiem aż do rana. Jak nie będzie cię dzisiaj trzymał, to zadzwoń. Tylko nie interpretuj tego opacznie. Po prostu mam ochotę się napić, to wszystko, a nie bardzo mam z kim. Pan Gajewski, prawda? Tak. Bommele, maczta handlowy. Miło mi. Szybko działa się. No, mamy szybkie komputery. I dbamy o naszych obywateli. Przyspacerujemy się? Chętnie. Gdzie pan się tak dobrze nauczył mówić po polsku? W Danii można się nauczyć wielu obcych języków. Na przykład rosyjskiego. Ale wasza gramatyka jest bardziej skomplikowana. Zajęło mi dużo czasu, żeby ją opanować. To trudny język, a przecież trzeba rozumieć niuanse, prawda? Sprawdza pan, czy nie ciągnę ogona? Proszę spojrzeć. Ładna ławka. Usiądziemy? Dlaczego pan sądzi, że mogę być obserwowany? Nazywasz się Kazimierz Petru.
Nana Petru to jego córka. Koperczyk znajdzie pan dyskietkę z jego daniny. Pochodzą z archiwum służb specjalnych, choć nie wiem, z jakich powodów się tam znalazły. Do dany przedostępstwa nielegalnych z Polski w 1964 roku jako Kazimierz Grabek natychmiast dostał azyl. W 1965 otrzymał obywatelstwo. Osiedlił się w Orchus i tam ożenił się. Petru to nazwisko jego żony, Dunki z rumuńskiego pochodzenia. W 1967 urodziła im się córka, Nana. To wszystko, co wiem. Wszystko, co pan wie, czy wszystko, co może mi pan powiedzieć? Proszę do mnie telefonować. Dziękuję za miły spacer. Proszę uważać na siebie. Cześć, Kajewski. Mogę do ciebie zajrzeć? Zaraz, najszybciej jak się da. Chcę wejść do archiwum. Po cichu i bocznymi drzwiami. W dodatku nie mam za dużo czasu, więc ktoś musi mi wszystko przygotować. Ja mam się w tym pomóc. Jestem pewien, że mi w tym pomożesz. Możesz to zrobić formalnie. Nie chcę. Nie demonizujesz trochę? Kazimierz Grabek, vel Petru. Musiał mieć jakiś powód, żeby uciekać z Polski w 64. Duńskie służby specjalne też musiały mieć powód, żeby go objąć ochroną. Od ręki dostał obywatelstwo. 40 lat później najpierw w Polsce znika jego córka, a potem znajdujemy jego trupa. Okoliczności zejścia są dość niejasne. Co, uważa, że to demoniczne? Zostawcie to. Aż tak źle? To może być niebezpieczne. Życie jest niebezpieczne. Myślę o Arturze, mam go jednego. To trzeba było o tym myśleć, zanim go posłałeś na oficerkę. Nie wiem, kto to był Grabek. Ale 64 to był dość szczególny rok. Nazywa się Nowak. On ci wszystko pokaże i wszystko ci powie. Daj telefon. To nie było trudne. Rok 1964. Pamiętam całkiem nieźle. Byłem wtedy na trzecim roku studiów. A więc ma pan zwłoki Kazimierza Grabka. Pod takim nazwiskiem został zidentyfikowany. To była makabryczna zbrodnia. Pan też musiał o tym słyszeć. O czym? Uprowadzenie i zabójstwo Pawła Czeklińskiego. Grabek był w to zamieszany? Z akt wynika, że był jedynym podejrzanym, jakiego mieli. Ale jego nazwisko nigdy nie zostało ujawnione, ani jedno, ani drugie. Miał dwa? Na to wygląda. A, to było 13 kwietnia. Paweł Czekański wyszedł ze szkoły w towarzystwie kilku kolegów. Porywacze podjechali taksówką marki Warszawa. Dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Taksówko? Miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego. Jeden z mężczyzn został przy samochodzie, a drugi razem z kobietą podszedł do chłopców. Kobieta zapytała, który z nich to Paweł Czekański. A potem... pokazała mu jakiś papier. Dokument? To nigdy nie zostało ustalone. Chłopcy mylili się w zeznaniach. Raz to była legitymacja, innym razem jakiś papier urzędowy. Paweł z własnej woli wsiadł do samochodu i odjechał. Wtedy widziano go po raz ostatni żywego. Ile miał lat? 15 skończył w marcu.
Jego ojciec był, zdaje się, politykiem, tak? Aleksander Czekański to dosyć dziwna i mętna postać. Chce pan znać moją opinię? Mhm. Chyba raczej kanalia. Nacjonalista, katolik i komunista w jednym. I co w tym wszystkim robił Grabek? Koledzy Pawła zapamiętali numer boczny taksówki. Kiedy Czekański zgłosił porwanie syna, milicja ustaliła w MPT, że stałymi użytkownikami taksówki byli Adam Skoczylas, jego zmiennik Kazimierz Grabek, wel Stolcman, który właśnie tego dnia jeździł po mieście samochodem. Duńczycy nigdy nie wspomnieli, że on używał nazwiska Stolcman. Z akt wynika, że zanim zatrudnił się w MPT, pracował jako kierowca w Żydowskim Instytucie Historycznym właśnie pod nazwiskiem Stolcman. Samochód znaleziono po dwóch dniach na Ochocie, ale bez Grabka, czy jak tam kto woli, Stolcmana. Motyw. Porywacze nawiązali kontakt z Czekańskim w sprawie okupu. Ale mimo gotowości Czekańskiego okup nie został podjęty. Kontakt urwał się po dwóch dniach. Z opinii biegłego wynika, że zabili chłopaka w dniu porwania. Grabek, Stolcman nie odnalazł się nigdy. Najpierw uderzyli go w tył głowy. Potem wbili nóż w pierś, aż po rękojeść. Nóż zostawili w klatce piersiowej. Właściwie to był wojskowy bagnet. Jest opis i opinia biegłego. Mimo pęknięcia kości w obrębie tkanek czaszki znaleziono ślady po wylewie. Można sądzić, że po uderzeniu żył jeszcze. Nóż tkwi między drugim a trzecim żebrem po stronie lewej, tuż przy krawędzi mostka. Ostrze przebija płuco lewe przez całą jego grubość w kierunku od strony prawej ku lewej i od góry ku dołowi oraz od przodu ku tyłowi. Czubek noża wyczuwa się tuż pod opłucną, na wysokości pomiędzy szóstym a siódmym żebrem po stronie lewej, w linii pachowej środkowej. A kiedy odnaleziono ciało chłopca i gdzie? Po trzech miesiącach. W piwnicy jednego z domów mieszkalnych na Woli. Odebrałem wiadomość, więc jestem. Nie wiedziałem, że pani pracuje jeszcze o tej porze. To jednak zabójstwo. Lewatywa. Tą drogą wprowadzono do jego organizmu śmiertelną dawkę barbituranów, najprawdopodobniej luminal. Po prostu przestał oddychać. Dzięki lewatywie specyfik ominął wątroby i dlatego wstępna sekcja niczego nie wykazała. Właśnie spisuję dla pana raport. Bardzo sprytne. Czy musiał być przy tym lekarz? To nie jest trudne zrobić lewatywę. Pan nigdy tego nie robił? Tyle lat robię w trupach, a nigdy się z tym nie zetknąłem. Ale historia medycyny sądowej zna takie przypadki. Na przykład? Sheldon Morris, 1971. Przewodniczył Senackiej Komisji do Badania Korupcji w szeregach Federalnego Biura Śledczego. Znaleziono go martwego w pokoju hotelowym. Objawy? Zatrzymanie pracy serca. Śledztwo trwało 8 miesięcy, zanim ustalili, że drogą lewatywy podano mu środki, które pozbawiły go życia. Kto to zrobił? Nie trudno się domyślić. Był zamieszany w zbrodnię sprzed blisko 40 lat. Którą? Porwanie i zabójstwo Pawła Czekańskiego, 1964. Czytałam o tym. Brudna historia. Bardzo brudna. Czy mogę panią odwieźć do domu? Nie trzeba, mam własny samochód. Opisałam panu wszystko ze szczegółami. Wychodzę. Nie może pan tutaj zostać. Muszę wszystko pozamykać i oddać klucze. Przepraszam, ale nie chcę mi się iść do domu. Życie nam się rozpieprzyło? Już dawno. Ale wciąż go nie mogę poskładać do kupy. Może taka karma? Pewnie tak.
Dobry pomysł. Miałam już dosyć tego piwa. Palisz? Jeszcze nie. Ciekawe, jak długo wytrzymasz. Poszłam dzisiaj do jego mieszkania, żeby się wypłakać. Przedwczoraj zerwałam ze swoim facetem. Byłam z nim od pierwszego roku studiów. Ojcu nawet się podobał. Zmieniłam studia. Co teraz robisz? Etnograf. To cię naprawdę interesuje? Nie wiem, ale to na pewno ciekawsze niż prawo. I prawnicy. Chyba jednak nigdy go nie kochałam. Dlaczego z nim byłaś? A co ty jesteś taki dociekliwy? Przystojny, podobał mi się. To dużo. Więc przyszłam dzisiaj do ojca, żeby mu o tym powiedzieć. Zawsze rozmawialiśmy o tych sprawach, a tymczasem okazało się, że to właśnie Agata odchodzi od niego. Bez sensu. Szkoda, że nie palisz, mam ochotę zapalić. Przepraszam, możesz mi poczęstować papierosa? Mogę cię poczęstować czymś więcej niż papierosem. Papieros mi wystarczy. A nie chcesz cygara? Nie palę cygara. Grube, duże cygary to ładnie by wyglądało w twoich ustach. Przepraszam, poniosło mnie. To ja przepraszam. Za dużo wypiłam, zachowałam się jak kretynka. Możesz zamówić mi taksówkę? Chcę do domu. Odprowadzę cię. Wykluczony. Dlaczego? Robisz się zbyt podobny do mojego ojca. Przesyłki kurierskie. Thank you.